jaka wartość? Tu jest 120, ok, a tutaj dwa razy lakier 180. No to tu masz lakier, a zobacz co tu. Paka. Au, kit! Kit, ale kit, patrzcie się. Ktoś tu nam szpachlował. No to widzisz to, nie? No jakiś i to, rolnik. To o to chodzi, że wiesz. Budowlaniec. Kit. 1400. Nie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnika Życie w Wanie. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę inną tematyką. Dzisiaj cofniemy się do momentu przed wybudowaniem wana i zajmiemy się sprawdzeniem samochodu przed jego zakupem. Mamy dzisiaj specjalnych gości, jest z nami Monika i Piotrek z bloga jak sprawdzać auta.pl i oni nam pomogą jako specjaliści, powiedzą nam na co zwracać uwagę, jak sprawdzić samochód, żeby kupić go takiego. Także zapraszam. Zanim zaczniemy, muszę Wam powiedzieć, że mam dla Was specjalny prezent, który jedna osoba z Was będzie mogła wygrać. Zawartość tego pudełka, którą przekazali nam Piotrek i Monika, będziecie mogli to wygrać, na końcu będzie konkursik. A teraz zaczynamy sprawdzanie samochodu. Słuchajcie, mamy tutaj taki egzemplarz, samochód testowy i będziemy sprawdzać na tym egzemplarzu będziemy sprawdzać, czy on się nadaje, czy opłaca się go kupować, czy się go nie opłaca. Ja się wycofuję, bo ja się na tym po prostu nie znam, ja będę się uczył razem z Wami. Okej, w pierwszej kolejności, zanim w ogóle zabierzecie się za wyszukiwanie jakiegokolwiek konkretnego samochodu, to zastanówcie się, jaki model, jaki samochód Wy potrzebujecie, jaki chcecie samochód. Poszukajcie, na polskim rynku jest kilkanaście samochodów dostawczych. Ten samochód to akurat Fiat Ducato. Kasia i Łukasz mają Volkswagena LTK. Macie jeszcze Mercedesa Sprintera, Craftera, dużo jest tych samochodów. Więc zastanówcie się, jaki samochód Wam się podoba i jaki samochód byście chcieli. Jeżeli już sobie wybierzecie jakieś 1, 2, 3 modele, to wtedy wejdźcie sobie na jakieś konkretne serwisy, popatrzcie, jakie te samochody mają silniki. W samochodach dostawczych z reguły będą to diesle. Poczytajcie opinie na temat tych silników. Czy są one awaryjne, czy są nieawaryjne, ile spalają, ile kilometrów, tysięcy jest w stanie samochód przejechać. Czy 200 tysięcy idą k śmieci, czy może milion i on się dopiero rozgrzewa. To są bardzo ważne informacje. Natomiast z mojej strony też nie polecam Wam czytać typowo na serwisach, nie czytajcie jakichś artykułów, nie wiem, z jakichś tam stron dużych, tylko wejdźcie sobie na Facebooka, wpiszcie sobie nazwę Waszego samochodu i poszukajcie grup na Facebooku. Grup, które zajmują się, których są pasjonaci konkretnych samochodów, czyli na przykład Fiata Ducato. Spróbujcie znaleźć taką grupę, nie wiem, czy ona istnieje, i dodać się do tej grupy i następnie zadać pytanie albo po prostu przejrzeć posty i zobaczyć, jakie silniki są polecane. Zobaczyć, co się w tych samochodach lubi psuć, zobaczyć, jakie ludzie mają problemy. Ja z doświadczenia wiem, że czasami na grupach konkretnych samochodów przewijają się jedne i te same problemy. Więc będziecie wiedzieć, że prawdopodobnie was ten też problem spotka i będziecie wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Natomiast grupy na Facebooku to jedna rzecz. Dalej macie na przykład fora branżowe. Możecie sobie wejść na fora jakichś kierowców międzynarodowych, którzy pokonują tysiące kilometrów tymi samochodami i po prostu zapytać ich, poczytać już opinie, które oni wydali i poczytać, kiedy co się psuje, po jakim czasie i jakie są drogie naprawy. Może się okazać, że błaha naprawa w samochodzie, wy myślicie, że wydacie parę stówek, a okazuje się, że kosztuje kilka tysięcy. Warto się wczytać, zobaczyć, żebyście potem nie żałowali. No i jeszcze trzecia rzecz, to są zwykłe fora użytkowników, którzy piszą po prostu w internecie, na jakichś ogólnych forach. Natomiast tam uważajcie, bo tam jest dużo osób, które tak naprawdę nie miały styczności z tym modelem, tylko słyszały, tak, że nie wiem, BMW to ktoś na pewno upalał, czy tam Fiatem to na pewno jakiś dziadek jeździł do kościoła. To nie można tak uogólniać, więc postarajcie się zdobyć informacje na temat konkretnego modelu od jego konkretnych użytkowników. Ja byłem na takim forum, zanim kupiliśmy naszego LTK, to wszedłem na stronę właśnie forum miłośników LTK-ów i zobaczyłem, jakie są opinie tego samochodu i goście nam pisali, że do miliona kilometrów w stanie spokojnie jeździć, więc to są mocne, sprawdzone samochody i to też ułatwiło mi podjęcie decyzji, bo myślałem, że skoro milion kilometrów, a my tylko zrobimy może 30-40 tysięcy, bierzemy. Także są takie fora, polecam.
W dalszej kolejności, czyli drugi punkt podczas sprawdzania samochodu, to jego tak zwana wstępna weryfikacja. Czyli jeżeli już wybraliście sobie jakiś model samochodu z jakimiś konkretnymi silnikami, to wtedy wchodzicie oczywiście na jakiś serwis z ogłoszeniami samochodowymi, na przykład Otomoto, wyszukujecie samochodów, znajdujecie jakiegoś pięknego rodzynka, który Wam się podoba, klikacie, wchodzicie. Oczywiście w większości przypadków będzie to samochód napisane, będzie, że jest to samochód bezwypadkowy, bezawaryjny, że wszystko jest cacy, wszystko pięknie. Natomiast my z doświadczenia wiemy, że niestety to, co jest napisane w ogłoszeniu, często myli się z rzeczywistością. Jak już znajdziecie to konkretne ogłoszenie z konkretnym egzemplarzem, weźcie sobie numer telefonu tego sprzedającego i wykonajcie telefon. Zapytajcie, czy samochód jest bezwypadkowy. Zapytajcie się o to, co on wie o tym samochodzie. Czy on w ogóle coś wie, bo to może być po prostu sprzedający, który ma kumis i ma wiele samochodów i on Wam za dużo informacji o tym nie powie. Więc zadzwońcie i w pierwszej kolejności też zapytajcie o numer VIN. Numer VIN to jest taki 17-znakowy numer PESEL samochodu, który identyfikuje każdy pojazd. Posiadają go wszystkie samochody w jednej formie od 1981 roku, czyli prawdopodobnie w Waszym egzemplarzu też on będzie występował. I numer VIN pomoże Wam wstępnie zweryfikować samochód. Numer VIN znajduje się w kilku miejscach. Przede wszystkim w dowodzie rejestracyjnym w polu E. Więc możecie poprosić po prostu tego sprzedającego o wysłanie zdjęcia pierwszej strony z dowodu rejestracyjnego. Numer VIN, jak już będziecie też oglądać samochód, znajdujecie w kilku miejscach na samochodzie. Pierwsze miejsce to na przykład w przypadku Fiata Ducato jest tutaj taka klapka. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym samochodzie ta klapka będzie występować. Musicie sobie to wyszperać w internecie, popatrzeć na grafikach, gdzie ten numer VIN. Akurat w Ducato występuje on też w komorze silnika na takiej tabliczce znamionowej. Może pokażemy? Tutaj taka tabliczka z reguły występuje. W innych miejscach będziecie też mogli mieć gdzieś tam na bokach, na wzmocnieniach, z tyłu, na ściance grodziowej. To jest naprawdę zależne od konkretnego modelu samochodu, więc musicie sobie to zweryfikować w ogóle przed pojechaniem na oględziny. No i teraz ok, macie ten numer VIN, co z nim robicie? W pierwszej kolejności możecie sobie sprawdzić historię samochodu na płatnych serwisach VIN, płatnych dekoderach VIN, na przykład autodena.pl. Tam sobie wpisujecie swój VIN i ten dekoder przeszukuje informacje na całym świecie dotyczące tego konkretnego VIN-u, czyli zapisane przebiegi, zapisane informacje o uszkodzeniach, podstawowe informacje o samochodzie, na przykład kolor lakieru. Może się okazać, że samochód ma kolor oryginalnie biały, a wasz jest na przykład innego koloru. Możecie się dowiedzieć na przykład, że samochód miał stronę oryginalnie z prawej strony, a teraz ma z lewej strony. Może coś jest nie w porządku, więc te informacje też są bardzo przydatne. Natomiast jest też serwis polski bezpłatny, on się nazywa historiapojazdu.gov.pl. On niestety pomoże Wam tylko w sytuacji, jeżeli samochód jest zarejestrowany w Polsce. I aby wygenerować tam raport na temat konkretnego samochodu, będziecie potrzebować oprócz VIN-u jeszcze dwóch informacji, czyli numeru rejestracyjnego samochodu oraz datę pierwszej rejestracji samochodu w Polsce. Te wszystkie informacje znajdziecie w dowodzie rejestracyjnym. Wklepujecie je na tą historię pojazdu i tam możecie znaleźć informacje o przebiegach, o badaniach technicznych, na przykład o tym, że samochód nie przeszedł badania technicznego. Możecie wtedy zapytać, dlaczego go nie przeszedł, co się zepsuło. Znajdziecie tam informacje o ilości właścicieli. Ktoś Wam może pisać, że pierwszy właściciel, a się może okazać, że jesteście czwartymi właścicielami. Więc zawsze, jeżeli macie możliwość, zdobądźcie ten numer VIN, te inne dane i zweryfikujcie samochód przed jego oględzinami, żeby zobaczyć, czy w ogóle warto tracić czas i pieniądze na jego oglądanie. Ok, jeżeli już wybraliście konkretny egzemplarz, sprawdziliście jego historię online, to przyszła pora na jego oględziny. Więc umawiacie się ze sprzedającym, przyjeżdżacie na miejsce, widzicie samochód i co dalej. Więc to, jak my sprawdzamy samochód, powiem Wam, jak to wygląda z naszego doświadczenia. Polecam Wam zaopatrzyć się w miernik lakieru. Ja mam tutaj akurat taki droższy miernik lakieru, natomiast mierniki lakieru kupicie już od 30 zł takie analogowe, a od około 100 zł już mierniki elektroniczne. Ja Wam polecam mierniki elektroniczne, będzie Wam łatwiej, to nie jest duży koszt, a bardzo dużo Wam pomogą. Co taki miernik daje? Jeżeli samochód był uderzony gdziekolwiek, załóżmy samochód był uderzony tutaj, mógł na przykład mieć jakąś, zahaczyć o barierki albo mógł go jakiś inny samochód tutaj uderzyć, więc potem on został naprawiony. To taki samochód naprawia się, trzeba taki element naprostować, tak zwanie wyklepać i następnie nakłada się na niego szpachle,
oraz lakieruje się tutaj na przykład tą ściankę boczną. Dzięki takiemu miernikowi Wy jesteście w stanie rozpoznać, że tutaj ten element był lakierowany, czyli coś tutaj ktoś kombinował. No i akurat tutaj w tym samochodzie wiemy, że tutaj ten samochód był uderzony. Tutaj akurat mamy 150, tutaj mamy 280, czyli już podwójne lakierowanie, a tutaj mamy już pachę, czyli 685 mikronów. Miernik podaje wartości w mikronach. 1000 mikronów to jest 1 mm, czyli mniej więcej to są, tak wygląda, jak jest szpachla. I teraz, mając już taki miernik, też podpowiem Wam, jak to zwracać uwagę, jak to mierzyć. Więc jest taka zasada przyjęta, że od 0 do około 150 uznajemy, że lakier jest oryginalny. Czyli może nie 0, ale załóżmy tam od tych 70 do 150 lakier oryginalny. Od 150 do około 300 mamy podwójne lakierowanie. Natomiast powyżej 300 to jest szpachla. Natomiast są to bardzo przesuwne granice i się nie da tak napisać i ustalić, bo to każdy robi po swojemu. Dlatego zawsze musicie sobie sprawdzić mniej więcej stosunek, jak wychodzi w tym samochodzie. Na tym samochodzie oryginalna warstwa lakieru, na przykład tutaj, to jest 75 mikronów. Więc jeżeli zobaczycie, że w innym miejscu, na przykład tutaj, mamy 205, to jest podwójne lakierowanie. Ale jeżeli tutaj macie 158 i miernik mówi mi, że to jest oryginalny lakier, to ja wiem, że to nie jest oryginalny lakier, bo tu miałem 75. Ten przeskok jest dosyć duży, więc musicie też podchodzić do tego z głową. Nie patrzcie też do końca, co Wam ten miernik podpowiada, tylko się zastanówcie, czy te przeskoki nie są zbyt duże. No i dzięki temu wykryjecie, że samochód, załóżmy, był uderzony. No i warto się też przyjrzeć, jak to zostało naprawione. Czy na przykład nie pęka już szpachla, którą za parę miesięcy będziecie musieli naprawiać, a pod tym lakierem może się okazać, że jest na przykład warstwa korozji i ta naprawa będzie nieopłacalna. Poza tym to, że samochód był lakierowany, to jeszcze ma pestka. Są jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Podczas wypadków może być naruszona konstrukcja samochodu, czyli słupki, progi, przód samochodu, który odpowiada za bezpieczeństwo podczas wypadku. I te wszystkie elementy mogą być naruszone, są potem prostowane, spawane. Jeżeli Wy takim samochodem będziecie mieć potem kolejne zderzenie, no to niestety on się, ta rama samochodu nie zachowa się tak, jak powinna, tak jak została stworzona. I nawet z pozoru mała stuczka może być dla Was realnym zagrożeniem. Słuchajcie, teraz będziemy sprawdzać nasz lakier, jak wygląda tutaj, czy jest, to jest pierwszy lakier, drugi lakier, czy to jest kit. No więc tak, przykładamy. Tu jest 118 i napisane lakier OK, więc chyba dobrze, nie? Będzie dobrze. Tutaj 175, rośnie, a tu 156, 113, a tu jest moje ulubione miejsce, już odkryłem. Tutaj jest pęknięte i to świadczy o tym, że tutaj ktoś szpachlował. I uwaga, jest tutaj 901, a tu obok 1625 jednostek, więc... Czyli no, co, tutaj, był bity? Tutaj coś było albo bite, albo zerdzewiałe, no coś tutaj jest zaszpachlowane na pewno. Przydaje się takie urządzenie, można się dowiedzieć. A wyglądał pięknie na początku, nie? Odpicowany, żadnej rdzy. W dalszej kolejności, jak już sobie zweryfikowaliście stan lakieru na Waszym samochodzie, sprawdziliście, czy jest szpachlowany, czy jest bity, czy wszystko jest tak, jak powinno być, czyli jest 100% bez wypadek, to ja polecam Wam sprawdzić, czy szyby w samochodzie są oryginalne. No bo szyby, szczególnie te boczne, nie pękają tak sobie od uderzenia kamienia. To są szyby hartowane, one są bardzo twarde i gwarantuję Wam, że jakbym chciał teraz bić na przykład ręką, to nie poszłoby mi to prosto. Więc jeżeli zobaczycie, że szyba w samochodzie, przykładowo boczna, była wymieniana, może to świadczyć o tym, że samochód był po wypadku, szczególnie jeżeli tutaj gdzieś w okolicach znajdziecie miernikiem lakieru ślady na przykład szpachli, lakierowania, to wtedy możecie być pewni, że ten samochód był w to miejsce uderzony. No i teraz krótko powiem Wam, jak sprawdzić, czy szyba w samochodzie jest oryginalna. Tutaj mamy szybę właśnie tego Fiata Ducato. Więc tak, lecimy od góry. W pierwszej kolejności pierwsze oznaczenie to jest oznaczenie producenta samochodu. To jest taki nietypowy przypadek, bo mamy tutaj Sewel. Natomiast w większości samochodów, czy to dostawczych, czy osobowych, będzie tutaj po prostu marka samochodu, czyli na przykład Fiat, bądź Audi, BMW i tak dalej, i tak dalej. I to znaczy, że ta szyba jest oryginalna.
jeżeli wy już będziecie robić sobie zamiennik, to nie będziecie mieć marki samochodu, no chyba, że tą szybę kupi się Waso, ale tego nikt nie robi, bo to jest po prostu drogie. Więc jeżeli tutaj nie znajdziecie producenta samochodu, czyli w przypadku Fiata Ducata będzie to Sevel, w przypadku na przykład innego samochodu, załóżmy BMW, jeżeli nie będzie tego znaczka, to już jest pierwszy znak do tego, że szyba nie jest oryginalna. Drugie oznaczenie to jest producent szyby, czyli tutaj mamy Pilkington. To Wam pomoże w tym, żeby określić, porównać sobie szyby, czyli szyby boczne muszą być takie same, czyli jeżeli tu jest Pilkington, to z drugiej strony też powinien być. Natomiast szyba boczna, w przypadku osobówek szyba tylna, mogą być inne. Weryfikujecie sobie to, i natomiast są też takie marki jak Nordglas, które produkują tylko zamienniki, więc już w ogóle, jeżeli zobaczycie tutaj, załóżmy Nordglas, to już w ogóle znaczy, że jest to zamiennik i szyba była wymieniana. Natomiast najistotniejsza informacja, która powinna Was interesować, ona występuje praktycznie na każdej szybie, to jest data produkcji danej szyby. I data produkcji szyby powinna być, nie powinna być młodsza od samochodu, no bo szyba nie może być wyprodukowana później niż samochód i nie może być dużo od niego starsza, może być kilka miesięcy starsza wcześniej, być wyprodukowana niż samochód. Więc najpierw patrzymy na cyferkę. Cyferka w tym przypadku trójka oznacza 2013 rok, czasami będzie też to oznaczone 13 i to oznacza, że samochód, ta szyba była wyprodukowana w 2013 roku, natomiast te cztery kropeczki przed oznaczają, że jest to marzec 2013 roku. Zaraz Wam tutaj podrzucimy całą tabelkę z rozczytaniem tych kropeczek, bo nie będę Wam tutaj mówił, bo to trudno zapamiętać, więc będziecie mogli sobie to porównać. Czyli trzy najważniejsze informacje. Producent samochodu, data produkcji i porównanie producenta szyby. Kolejna rzecz, jaką warto sprawdzić sobie w samochodzie dostawczym, to są po prostu opony. Na co zwracać uwagę? W pierwszej kolejności zwróćcie sobie uwagę na to, kiedy dana opona była wyprodukowana. Tutaj po oznaczeniu DOT, zawsze szukacie sobie oznaczenia DOT na oponie, jest taka okrągła rameczka i w tej rameczce jest zakodowana data produkcji opony. Jest to cztery cyfry. I tak, dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień, natomiast dwie kolejne oznaczają rok produkcji opony. Czyli to opona została wyprodukowana w drugim tygodniu 2019 roku, czyli jest to nówka opona, wszystko w porządku. Natomiast jeżeli zobaczycie, że opona ma już, załóżmy, około 10 lat, to ona prawdopodobnie będzie sparciała i warto ją wymienić, bo to po prostu jest niebezpieczne. Opona Wam wystrzeli, stracicie panowanie nad pojazdem i może się to skończyć dosyć źle. Natomiast kolejna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to jest po prostu bieżnik. Popatrzcie sobie, czy po prostu możecie jeździć jeszcze na tych oponach, czy trzeba je wymienić i zainwestować jakieś tam pieniądze, kilka tysięcy złotych na opony, żeby po prostu je sobie wymienić. Na każdej oponie macie znaczniki TWI. Tutaj mamy taki znacznik, tu, tutaj i tutaj. On jest co jakiś czas na całym rowku opony tutaj wyżłobiony. I ten znacznik ma 1,6 mm, czyli to jest minimalna wartość, jaką może opona poruszać się na polskiej drodze. Czyli jeżeli bieżnik zrówna Wam się z tym znacznikiem TWI, to będzie to oznaczać, że już ta opona nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia, że ona nie odprowadza wody i nie jest w stanie po prostu zapewnić bezpieczeństwa. Więc jeżeli data produkcji się zgadza, jeżeli bieżnik się zgadza, no to jest już kilka tysięcy, kilkaset złotych zaoszczędzone na nowe opony. Kolejnym punktem, jaki powinniście sobie zweryfikować w swoim samochodzie, po sprawdzeniu tych wszystkich rzeczy, które umówiliśmy wcześniej, to zwróćcie sobie uwagę na reflektory, na to, czy są oryginalne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ reflektory, jeżeli samochód miał uderzenie czołowe, bardzo często zostają uszkodzone. Zostają uszkodzone albo same reflektory, albo ich zaczepy. I wtedy taki reflektor trzeba wymienić. Na szczęście praktycznie na każdym reflektorze znajduje się jego data produkcji. Jest ona umieszczona z reguły na takiej naklejce. Zaraz Wam tutaj wkleimy zdjęcie, żebyście widzieli, jak to wygląda. Więc zerknijcie sobie na tą naklejkę, ona czasami jest niestety ciężko dostępna, będziecie potrzebować czasami jakiejś lampki, żeby sobie poświecić i tam znajdziecie po prostu datę, dzień, miesiąc i rok. Ta sama zasada co w szybach, czyli reflektor nie może być młodszy niż samochód i nie może być też dużo starszy, czyli załóżmy może być kilkanaście miesięcy starszy od produkcji samochodu. No i jeszcze dlaczego to jest takie ważne, jeżeli reflektory zostały wymienione, jeżeli podejrzewacie, że samochód miał uderzenie czołowe lub tam
lekko boczne, to prawdopodobnie w tym samochodzie wystrzeliły poduszki bezpieczeństwa. Jeżeli podejrzewacie, że samochód był uderzony na przykład czołowo czy gdzieś tutaj w bok, to jest duże prawdopodobieństwo, że wystrzeliły w nim poduszki powietrzne oraz napinacze, pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa, no bo tak jest podczas wypadków. Teraz jak sprawdzić, czy poduszki w samochodzie wystrzeliły? W pierwszej kolejności zawsze zwróćcie sobie uwagę na to, czy w okolicach poduszki powietrznej nie widać śladów demontażu. Osoby naprawiające samochody na sprzedaż bardzo często nie przykładają do tego dużej staranności i bardzo często widać po prostu ślady. Jeżeli ktoś coś podważa śrubokrętem, to będziecie widzieć różnego rodzaju uszczerbienia, które mogą świadczyć o tym, że ktoś ściągał tą osłonę, żeby tam to zacząć naprawiać, potem to zakładać, więc bardzo często podczas oględzin spotykamy się właśnie z takimi śladami i też rozmawialiśmy z wieloma handlarzami, którzy zajmują się właśnie naprawą takich samochodów, więc to siłą rzeczy takie defekty powstają, więc bardzo tutaj zwracajcie uwagę na te okolice poduszki powietrznej. Poza tym w wielu samochodach, aby zdjąć poduszkę powietrzną kierownicy, trzeba tutaj z tyłu, są takie dwie zaślepki. Ja żeby sobie te zaślepki oglądać, używam zawsze lusterka. Tutaj Łukasz sobie musi zobaczyć. Tam jest taka gumka na końcu. I żeby tą poduszkę zdjąć, trzeba włożyć taki kluczyk bądź śrubokręt i ta gumka zostaje przebita. Więc jeżeli ta gumka zostaje przebita, wtedy poduszka schodzi. Jeżeli wy zauważycie, że te zaślepki są przebite, no to znaczy to, że ktoś ściągał tą poduszkę. Oczywiście mogło to być nie dlatego, że poduszka wystrzeliła, tylko załóżmy, ktoś po prostu musiał coś tam naprawić, załóżmy taśmę, ale jeżeli znajdziecie ślady tego, że samochód był uderzony i do tego właśnie choćby przebite te zaślepki, no to już prawdopodobnie oznacza, że ta poduszka wystrzeliła. Tutaj akurat nie ma poduszki pasażera, ale w wielu samochodach taka poduszka jest, więc zwracajcie też uwagę na tą całą deskę rozdzielczą, na jej strukturę, bo jeżeli poduszka powietrzna wystrzela, ona ma taką klapkę, która się otwiera, rozrywa, można powiedzieć, ten kokpit i wtedy po prostu osoby naprawiające samochód wkładają tam poduszkę i biorą to ładnie, wszystko regenerują, tak że jest to niewidoczne. Natomiast po kilku miesiącach, czasami po kilku latach od słońca tam może zacząć wychodzić taki ślad po tej poduszce powietrznej, który również może świadczyć o tym, że ta poduszka wystrzeliła. No i dlaczego to jest ogólnie takie niebezpieczne? No powiem wam, że wymiana poduszki powietrznej w samochodzie jest bardzo, bardzo droga. Taka profesjonalna wymiana, tak żeby ta poduszka na pewno zadziałała razem z pasem bezpieczeństwa. A niestety osoby, które sprowadzają auto powypadkowe, bardzo często wymieniają tylko samą poduszkę, czyli właśnie ściągają poduszkę i zakładają używaną. No i teraz podczas wypadku wy nie macie pewności, że ta poduszka zadziała, ponieważ musi zostać wymieniony sterownik, musi zostać wymieniona wiązka, taśma, musi zostać wymienione wiele elementów, a niestety dla oszczędności się tego nie robi. Więc musicie na to bardzo mocno uważać, szczególnie jeżeli macie dzieci, bo po prostu będziecie myśleć, że ta poduszka wam pomoże, uderzycie w coś, w jakiś inny samochód, poduszka wam nie odpali, pasy wam nie odpalą i to jest po prostu wasze bezpieczeństwo, więc zwracajcie na to uwagę. Podczas oględzin samochodu zwróćcie też uwagę na spasowanie oraz demontaż poszczególnych elementów. Zwróćcie uwagę, czy po prostu na przykład lampa nie była ściągana. Najlepiej to zrobić podczas mierzenia miernikiem lakieru, bo wtedy mierzycie i sobie zwracacie uwagę. No i tutaj mamy taki ładny przykład. W pierwszej kolejności możemy zwrócić najbliżej uwagę na spasowanie elementu, tak? Widzimy, że tu jest bardzo cienko i tutaj ta szczelina nam się coraz bardziej rozszerza. Po drugiej stronie jest wszystko równiutko. No to już, tak, auto z fabryki nie wyjeżdża. Więc tu już mamy pierwszy oznak tego, że ta część była demontowana. Tutaj natomiast widzimy też demontaż tej części, ponieważ załóżmy brakuje nam śrubki, tak? Czyli ktoś po prostu odkręcił, śrubka gdzieś się zgubiła albo zapomniał jej przykręcić. Więc widać, brakuje nam śrubki, można zawsze spojrzeć na drugą stronę, że tam śrubka jest. Więc to pokazuje, że ten element był ściągany, on też był lakierowany. I oprócz tego zwracajcie też uwagę na obrysowanie śrub, czyli tak jak tutaj widać obrysowania śruby od kluczyka. Ktoś po prostu ściągał tutaj maskę, mógł ją wymienić, no i ona jest po prostu obrysowana. Zwracajcie sobie na to szczególną uwagę. No i dlaczego to jest takie ważne? Wy używając miernika lakieru, możecie szukać szpachli, podwójnego lakierowania. Natomiast w przypadku samochodów dostawczych, w przypadku tego Fiata Ducato,
większość samochodów jest biała, czyli wymiana części z innego egzemplarza jest prosta. Nikt nie musi lakierować tej maski, tylko może wziąć maskę z innego egzemplarza używaną, która jest, ma oryginalny lakier i po prostu zdemontować, założyć nową. I teraz wy będziecie sobie tutaj robić miernikiem lakieru, będzie wszystko cacy, 100 mikronów, lakier oryginalny, natomiast już widzicie tak, że śruby są demontowane, śrubki brakuje, spasowanie nie takie i dziękuję, dlaczego ta maska była demontowana. Ok, na dzisiaj to już wszystkie porady, które dla Was przygotowaliśmy, jednak musicie mieć świadomość, że całe oględziny to jest proces dość skomplikowany, wymaga dużo wiedzy, troszkę doświadczenia. I to, co dzisiaj usłyszeliście, to są takie podstawy podstaw, które możecie na szybko zastosować. Natomiast jeżeli planujecie zakup samochodu, jeżeli w najbliższym czasie chcielibyście się zapoznać ze szczegółowymi informacjami, no to razem z Moniką napisaliśmy książkę, która jest dostępna na chwilę obecną w formie e-booka. Ona się nazywa Od ogłoszenia do kupienia, czyli jak kupić sprawny i bezwypadkowy samochód, w której na 150 stronach A4 opisujemy cały proces od początku, od wybrania modelu, poprzez jego weryfikację, do sprawdzenia samochodu oraz dokumentacji. No i pomyśleliśmy, że może tutaj nagrywając wspólnie ten filmik dla widzów podróżowanie, damy tutaj rabat 25% na naszego e-booka, który będzie dostępny, jest dostępny na naszym blogu. Kod rabatowy to VanLife. Zaraz Wam tutaj dokładnie tak napiszemy. Dodając książkę do koszyka, wpiszecie sobie po prostu ten kod rabatowy i odejmie Wam minus 25% od standardowej ceny. Natomiast przygotowaliśmy też dla Was ciekawy konkurs, w którym jest do wygrania miernik lakieru oraz 100% zniżki na naszą książkę, czyli osoba, która wygra konkurs, ma miernik lakieru i wiedzę, jak go używać, jak sprawdzić samochód. O szczegółach powie tutaj Łukasz, co trzeba zrobić, aby wygrać. Dokładnie, więc jeżeli chcecie wygrać taki fantastyczny miernik lakieru, żeby sprawdzić, czy samochód był bity, czy nie był bity, to możecie po prostu to dzisiaj zrobić. Oprócz tego tu jest kupon na darmowego e-booka, więc jedna osoba wygra. Co trzeba zrobić? Wystarczy napisać nam w komentarzu historię związaną z zakupem auta. Jeżeli mieliście jakieś coś ciekawego, jakąś, nie wiem, coś, co zaskoczył Was handlarz, zaskoczył Was osoba, która sprzedawała, to wpiszcie to w komentarzu i podzielmy się. I jakaś najciekawsza historia, z której ma tutaj komisyjnie zostanie wybrany zwycięzca i wyślemy do Was ten oto miernik i zniżkę na 100% zniżkę na książkę. A dodam jeszcze, że ten kupon 25% jest warty przez 30 dni, więc jeżeli chcecie zamówić sobie tą książkę Unik, to wejdźcie na stronę jaksprawdzaćauta.pl. Dokładnie, i możecie sobie zamówić tam tego e-booka. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki za pokazanie, naprawdę się dowiedziałem bardzo dużo ciekawości, ciekawych informacji. Jakbym wiedział, to może bym nie kupił tego samochodu, ale działa, więc jest dobrze, nie? Wszystko jeździ. Także póki co działa. Jak macie jakiekolwiek pytania, to możecie pisać pod spodem, pod filmem. Będziemy odpisywać. Piszcie, my będziemy dostępni, więc będziemy pisać w komentarzach w miarę możliwości. Dobra. Dzięki. Dzięki, hej. Cześć.